Hej, witam wszystkich. Dzisiaj będzie taki szybki filmik na temat tego, jak mi się udało uruchomić tego Maca Mini na zasilaczu od laptopa HPK. To jest zasilacz, który ma właśnie 18,5V, 3,34A i powiem Wam tak. Na tym zasilaczu jest tragedia po prostu. Tak głośno chodzi ten wentylator, że to jest w ogóle nie do zaakceptowania. Już 100 razy lepiej wolę go uruchamiać na zasilaczu ATX-owym 12V, bo na tym to mi przypomina czasy, kiedy miałem 360, pierwszy ten model jeszcze, i jak się przegrzewał GPU, to wtedy wchodził na najwyższe obroty i totalny odkurzacz. Podłączony jest do monitora 24 cale Full HD. Bardzo fajny system, podoba mi się ten Mac, chciałbym jeszcze go bardziej poznać. No ale na tą chwilę na takim zasilaczu 18,5V, no to jest nie do zaakceptowania. Hałas, jaki wychodzi z tego wentylatora, to jest... Postaram się przybliżyć, może to usłyszycie bardziej. Jest tragedia. Mówię, tutaj połączyłem. Być może tak się zastanawiam, że to jest przez to obejście właśnie tego Essence'a i on wchodzi w jakiś taki tryb, kurde, dziwny, że wszystko chodzi na maksa, bo naprawdę na 12V chodzi przynajmniej o połowę, jak o nie więcej ciszej, i to jest już akceptowalne, żeby się pobawić tym systemem. A teraz to, no mówię, jak suszarka, chociaż wieje chłodne powietrze, bo wymieniałem tam właśnie, znaczy wymieniałem, no każdy, kto oglądał poprzedni filmik, wie, co dałem pod procesor, tak? No i co, i to by było na tyle chyba. Ja wracam do wersji 12V. Z ciekawości tylko chciałem zobaczyć, jak będzie zachowywał się na tych 18,5V. Myślałem, że będzie po prostu normalnie chodził, a tu nie, lipa. Także chyba to ominięcie tego Essence'a bez tych rezystorów daje taki efekt, że startuje od razu jak rakieta. I trzeba będzie w przyszłości, jak będę już nie miał co robić z pieniędzmi, to kupię po prostu oryginalny zasilacz. I mam nadzieję, że na oryginalnym zasilaczu. Szkoda, że nie mam kogoś, kto by mi chociaż dał na spróbowanie, czy on zadziała normalnie na takim zasilaczu. Jeżeli ktoś jest z Wrocławia, ma takiego Maca Mini albo taki zasilacz, który by pasował do tego Maca, mogę podjechać, możemy się umówić. Dajcie znać w komentarzu. To było na tyle. Pozdrawiam Was, trzymajcie się.